sobotę 11 grudnia 2021 roku Biuro Inicjatyw Społecznych zrealizowało hybrydowy bal społecznika Małopolska Lokalnie. Małopolska Lokalnie to taki projekt, który trwa nieprzerwanie od 2014 roku. W zasadzie kilka projektów, ale to taka inicjatywa właśnie wieloletnia. I jest to projekt, który ma na celu wspierać mieszkańców Małopolski, takich zaangażowanych społecznie, właśnie w tych inicjatywach takich lokalnych, skierowanych do lokalnych społeczności oraz młode organizacje pozarządowe, które dopiero zaczynają, są na starcie i potrzebują takich pierwszych środków, na przykład na pierwszą stronę internetową albo drukarkę pierwszą. To jest właśnie ten projekt. Podczas balu zostały wręczone po raz pierwszy statuetki małopolskiego Fiołka za najciekawsze inicjatywy Małopolska Lokalnie 2021. Statuetki powstały we współpracy z Politechniką Krakowską. Bardzo się cieszę z tej współpracy. Po raz pierwszy w tym roku zaprosiliśmy właśnie Politechnikę Krakowską do tworzenia statuetki, ponieważ uznaliśmy, że warto uhonorować zwycięzców w konkursie Małopolska Lokalnie jeszcze bardziej i wręczyć im właśnie takie specjalnie im dedykowane statuetki. Nazwaliśmy je Małopolski Fiołek. I właśnie w kształcie małopolskiego fiołka te statuetki zostały wykonane, zaprojektowane przez studentów Politechniki Krakowskiej. Bardzo się cieszymy, że taki ciekawy odzew był właśnie z Politechniki Krakowskiej, tym bardziej, że czasu nie było wiele. To była współpraca partnerska w ramach projektu Małopolska Lokalnie. Porozumienie to realizowaliśmy w katedrze rysunku, malarstwa i rzeźby pod przewodnictwem profesora Józefa Wąsacza. Efektem naszej współpracy było opracowanie projektów studentów na naszej uczelni na projekt tej statuetki. Główne założenie projektowe dla tej statuetki było na pewno, aby studenci inspirowali się symbolem fiołka, ale również aby zachowali powtarzalność kształtu, dzięki czemu można było łatwiej jakby definiować poszczególne miejsca i również nie przekraczać tej wysokości 30 cm. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy. Myślę, że osiągnęliśmy duży sukces. Z płyniętych do nas prac wybraliśmy najlepszą pracę, która spełniła wszystkie nasze oczekiwania. Laureaci konkursu otrzymali z rąk zarządu BIS symboliczne czeki. Pierwsze miejsce zajął Patryk Włodarczyk, a sponsorem nagrody była Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej. Moją główną inspiracją był fiołek. Ja chciałem stworzyć formę, która będzie jednocześnie ciekawa, ale prosta i będzie przypominała bezpośrednio kwiat. Czym dla Ciebie są takie konkursy? Tak, to był pierwszy raz, gdy się zmierzyłem z takim tematem stworzenia statuetki. Była to dla mnie bardzo ciekawa odskocznia od tego, co robię zawsze, czyli architektury. I wydaje mi się, że takie coś bardziej rozwija moją wyobraźnię i wpływa pozytywnie na całokształt mojej twórczości. Drugie miejsce zajęła nieobecna podczas wręczania nagród Zuzanna Winiarska, zaś trzecie Kamila Wesołowska. Sponsorem nagród za drugie i trzecie miejsce była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Po pierwsze spodobał mi się temat, ponieważ było to połączenie czegoś dla społeczeństwa z naturą, czyli jakby właśnie stąd ten kwiat. I moim pomysłem na statuetkę było wykorzystanie takiej typowej myśli, która przychodzi nam do głowy, jak myślimy o statuetce, czyli na przykład Oscary. I wykorzystałam w tym celu symbol Małopolski Lokalnie, jako właśnie tej postaci człowieka, który wznosi ręce do góry, plus kwiat fiołka, który coraz to bardziej otwiera się na świat. Myślę, że tak jak zwykle poszukujemy przy każdym konkursie przede wszystkim ciekawej formy, na tym się skupiamy. Tutaj udało się właśnie to wypracować, czyli nie skupialiśmy się już tyle stricte na samym materiale, co szukaliśmy fajnej, ciekawej formy, która pozwoliła na realizację tego, czego szukaliśmy, czego szukało też Biuro Inicjatyw Społecznych.
Nasza statuetka jest zwykłą statuetką. To symbol Małopolskiej Inicjatywy Społecznej, czyli małopolski fiołek. Małopolski fiołek, a skąd fiołek? Fiołek po pierwsze od programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO, z którego mamy dofinansowanie na nasze działania w programie Małopolska Lokalnie, ale też fiołek, dlatego że fiołków jest, wiecie Państwo, bardzo dużo. Fiołków jest ponad 600 gatunków. I naszych inicjatyw jest też bardzo dużo. Są bardzo różnorodne, są piękne, rozkwitają w naszej Małopolsce wspaniale. Więc stąd też ten fiołek. Ale to jeszcze nie wszystko. Ten fiołek nawiązuje też do kolorystyki naszego logotypu. I poszczególne tutaj piękne płatki mają znaczenie. Żółty to są zaangażowani mieszkańcy. Ten łososiowy to są sprawne organizacje pozarządowe. A granat to otwarty samorząd. Ten turkus to jest nasz ogólny projektowy kolor. Natomiast te trzy grupy odbiorców to są właśnie odbiorcy naszego projektu Małopolska Lokalnie, bo dostają granty zaangażowani mieszkańcy. Dzięki nam są sprawne organizacje pozarządowe, które dostają pieniądze na rozwój i współpracujemy z otwartymi samorządami. Wykonanie tej pięknej statuetki sfinansował powiat myślenicki, któremu bardzo dziękujemy, bo efekt jest naprawdę wspaniały. Warto zatem dodać, że program Małopolska Lokalnie rozwija się sukcesywnie, nieustannie wspierając mieszkańców województwa małopolskiego. Od 2014 roku do 2020 przyznaliśmy granty 838 inicjatywom, to naprawdę bardzo dużo. W tym roku, w 2021, kolejne 90 inicjatyw otrzymało dofinansowanie, w związku z tym zbliżamy się do 1000. Mam nadzieję, że niedługo ten 1000 osiągniemy.